Alo, alo, walo, walo, znowu ja, walo, walo, Mejos. Siema. I teraz będzie dłuższy odcinek. Miejmy nadzieję. Może burza nie walnie w anteny. Oho, ale mam fajną radę regencyjną, znaczy radę regencyjną jak radę regencyjną, królową, ale... 2-6-3. No dobrze, bo ja mam teraz tą... ideę dyplomatyczną do zrobienia, także przyda się te 6 w dyplomacji. Zwłaszcza, że mój król następny ma 1 w dyplomacji. A jak dobrze pójdzie, to w przeciągu najbliższych 20 lat gry będę miał już Włochy. Jak dobrze pójdzie, to w przeciągu najbliższych 20 lat nie, gry zniknie Polska. Nie będę miał Włoch. If you know what I mean. No, nie będę miał Włochów, ponieważ na Włoszech, ponieważ będę musiał jeszcze Siena zanektować. Ale jak stracę te diplomatic reputation na Montefredzie. Szkoda, że Romanii nie mogę stworzyć. Tylko jak zaczynasz Włoszczyzną, to możesz stworzyć Romanię. Tak! Jak się nazywa? Kotor. Które to jest prowincja, gdzie on należy? Sekunda. Musi mi się on przeskakiwać. Kotor. Bo nie wiem, gdzie leżał. Gdzieś tutaj. Pójdź będzie ten Kotor. Fajny jakby event. Jest. Zbuduje mi 4 statki za 25% ich ceny. Wiesz, co się stało? Nie wiem. Kotorze. Co? Religia zmieniła się na kalwinizm. Tak! Jednak się nie skończyło. No mi się nawraca. Ta, hum, który przed chwilą tego, nawróciłem na katolicyzm. Epicko. Weź ponawracaj te prowincje, które ze mną graniczą, to nie będą mi się nawracać prowincje. Ważne to, że we Włoszech już u mnie się kończy nawracanie na razie. Tylko ci się wydaje. Jeszcze Wenecja by się przydała. Ja mam 4 prowincje ze złą religią, a mam 125% religijnej jedności. Okej. Okay. Jeszcze kocham tą Mejosową na Cyprze. Ja zapominam, że masz państwo te klientowe. Dostaję Inkwizytora, dostaję 10 Papal Influence i The Painter Leonardo Renie zginie. Który to był Painter? Mogę teraz zmienić jednostki? Nie. Losy? Mogę. Jakie tu mamy misje? Rival Claim Province. Można by zrobić to. Przemyślmy sklejmować, okej. Okay. Tylko 5% szansy na wykrycie. O, Meksyk jest niepodległy. Meksyk jest niepodległy i podbija państwo te... W poprzedniej tej mówiłem, że Meksyk nie ma następcy tronu. To znaczy, że jest niepodległy. Nie? Czy może być na przykład, nie wiem, należeć... Tak, bo jak jesteś pod unią personalną, czy wasalem, czy coś, to nie możesz wpaść w unię personalną. Nie pyskuj. Majos, bo to się źle dla ciebie skończy. Tak? No. Zobaczymy. Może manpowerem ci nie popiszę, ale wojskiem niedługo tak. No ja bym też musiał doszkolić żołnierzy. Przynajmniej jeszcze jedną 25. I na skrzypcach cicho grają, super. Ja pierdzielę, jaki generał. 6051. Jak pójdą armaty pod jego dowództwo, się boję o przeciwników. Nie gram w penisa. 6-0-5. No nic, będzie szybko chodzić i dobrze strzelać. I jeszcze jeden artyl... aż i obężenia.
No, jeden oblężenia dużo aż tak nie daje. Ale zawsze coś. Szkoda, że nie ma tego jeden w szoku. By był 6-1, to w ogóle. Taki smutek. Tia. Mam 1000 hajsu. Ja 1200. Kiedy GTA z ekipą? Proszę? Kiedy GTA z ekipą? A teraz to już będzie ciężko na moim życiu pograć w multa. I dlaczego podbijasz Mecklenburgię? Ja podbijam Mecklenburgię? Ja ten Mecklenburg inaczej nie widziałem. Chciwa sala. To Legnica z Opolem, które zajmują połowę realnej Polski. Co? O, Saksonia dostaje w dupę. Co z tego, jak ich nie mogę zaatakować? Ciekawe, czy Grecja będzie się nawracać na protestantyzm. Czy co? Czy Grecja będzie się nawracać na protestantyzm? Każda prowincja, która jest katolicka, może się nawrócić na jakąś protestancką religię. Znaczy zreformowaną religię. Obojętnie od tego, gdzie leży. Ale jak wystarczy, że jesteś tego prawosławnym, to już się twoje prowincje nawracać nie będą. To jest takie... Okej. Okay. Tylko katolików to dotyczy. Jebony ortodoksy, J.O. J.A.? J.O. Jebany ortodoksy. No. HWDO? Znaczy Putin przyjdzie kuźwa czołgiem pod dom. Ja. Ale tam nie było P na końcu, tylko O. Ale Putin do kościoła też chodzi. No co, śledzisz go? Nie, ten Kolonko mówił raz. Uwielbiam ten motyw z tego, co dodali w Art of War, że możesz sobie stworzyć ten templant armii, potem klikasz na jedną prowincję i oni wszyscy idą w to miejsce i się tam łączą w jedną armię. Przepiskie to jest. To ja nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje, o tym chodzi. No, klikasz w tego, tam gdzie armię sobie budujesz, nie? Ale na tym oknie głównym gry. Tak jak budujesz budynki na mapie, to tak możesz wojsko też na mapie budować, nie? Znaczy szkolić. Na dole masz Army Templates. Create Template. Dam sobie wybierać, ile ma być jednostek w danej armii, na ilu prowincjach się mają szkolić. Potem tylko klikasz w prowincję, w której ma ta armia stać i oni się wszyscy tworzą, idą do tej prowincji i łączą w jedną armię. Ja się pogubiłem w momencie, kiedy mi mówiłeś, gdzie to jest. Klikasz na ten młotek i szable obok swojej flagi. Aha, ej, pierwszy raz to widzę. Bo nie masz Art of War, czy masz? Mam. To rzadko grasz w Europę chyba. Rzadko korzystam z DLC-ków. Grasz bez DLC w Europę? Nie, ale rzadko na nich patrzę nawet. Mam w dupie, czy to DLC-k, czy nie, po prostu gram. Template name. No, możesz sobie ich nazwać jakoś jak chcesz. Ja tego nigdy nie nazywam, bo używam jednego do końca gry. A jak go zmieniam, to potem to tylko go zmieniam i tyle.
Ja tam wolę normalnie chwycić wszystkie wojska i zaprowadzić. Tak za smycz. Oni pływają w Wenecji, w Oratno. Wow, doszkoliłem te 27 tysięcy ludzi. Super, nie dość, że stracę base tak, to stracę stabilność. Jestem 20 jednostek ponad limit i zarabiam tylko 30. Spadł mi w ogóle tego limit wojsk z jakiegoś powodu. Miałem 170 ile, że mam 140 teraz. A, bo byłem w trakcie wojny, no tak. No. A ty mówisz, że a, w trakcie wojny masz tylko dwa, a jestem w pokoju. Teraz zobaczymy, jak kurde. No, mam większy limit od ciebie. Sobie miej. Ja właśnie skończyłem ideę. I manpower nie wzrósł o 10 tysięcy, odkąd mówiłem ostatnio. Miło. Przydałoby się poanektować trochę tych wasali. Mam 1, 2, 3, 4, 5 wasali. To kogoś z Polski. Legnicę mógłbym anektować. Tylko, że oni są wszyscy złej religii, więc wolę poczekać, że oni ponawracają prowincję. Francja chce królewski mariaż, spoko. Technologia dyplomatyczna, nie, mam plus 2%, bo obczaj na to 0. Jak miło jest mieć 7 dyplomatów. Wszystkich wasali Francji i Kastylii naraz mogę polepszać relacje. 7, ja mam 5. Poszłeś w jakieś dyplomatyczne idee? No jedna, druga, trzecia. Ale dyplomatyczne, dyplomatyczne. W sensie, wiesz, związane z dyplomacją, a nie, że flota albo coś takiego. Mam in... Jak to? Idimile. Intimidatory ideas. No to jest do podbojów. No. O, stracę 10 Republican Tradition i dostanę ponad 1000 dukatów. Fajnie. A jak tam twoje Republican Tradition? 90. Teraz. Po 100 miałem. Co by teraz pobudować? Mamy competing great power na sobie obydwoje. W sumie ciężko się dziwić. Kopruch mi po pokoju lata. Zaraz mnie upierdzieli i mnie będzie swędzić. Ja wczoraj tak miałem na nogach. Miałem chyba z 10 ugryzień i zniknęły dzisiaj. Też wojna z Saksonią? A kto będzie w tej wojnie? Mainz, Würzburg, papieństwo i dwie Sycylie. Ty im wypowiadasz tę wojnę? No, ja Salzburgowi wypowiadam. Aha, Würzburgowi wypowiadasz. I Saksonia jako oczywisty cesarz się dołączy. Może być. Nafiduję Bohemię. Tylko muszę generałów poprzemieszczać.
Na szczęście w magiczny sposób mogą się oni teleportować na drugi koniec kraju. A ja wojska poprzemieszczę. Flotę też w sumie przyda się. Więc tak, mam dwa oddziały już są na północy. Dwa oddziały są na południu. Jeszcze mam wasala, a dwie Sycylii mają bunty. A ty slowujesz. Ktoś musiał na kompa. Znaczy, ktoś musiał na neta wejść w domu. Bo dlaczego Czechy się, jakich uwolniłem, to są protestanccy, kalwinistyczni, jeden kij. Super bohemia. Nie wiem czemu. Przecież jak uwalniasz kraj, to powinni się w twojej religii stworzyć. Albo w religii prowincji, w której jesteś. Są. Właśnie nie. Już parę razy było tak, że podbiłem całe państwo, które było islamistyczne i tego. Chyba, że jak to jest herezja twojej religii, to zostają herezją. Tego nie sprawdzają. Bo islam i katolicyzm nie są herezjami. Anektowanie Montefredu mam już 75%. Ile zostało? Wypowiadasz tę wojnę? Za sekundę. Zostało 30 do 32, czyli zostały lekko ponad 2 lata. Declare war. Take Kufstein. Spoko. Wszyscy. Saksonia nie dołączy, bo przegrywa wojnę pewnie. No nie dołączy, to poczekamy. Potem są zadłużeni. I nie mają wojska w ogóle. Regensburg ich podbija, what the fuck? No bo Austriacy podbijają, oddają wojska. To poczekam jeszcze z tą wojną. Austriacy ze swoją jedną prowincją. O ile przed chwilą było się dołączą, to teraz mam krzyżyk, że się nie dołączą. Są, mają okupowane prowincje, mają war exhaustion. Mają minus 2 za manpowera i minus 3 za zadłużenie. Czy jak się wojna skończy, to możemy od razu wypowiadać. No jak się wojna skończy, to pewnie i tak nie dołączą, póki zadłużenia nie zniwelują. Ale nie, zadłużenie tylko minus 3 daje. Zadłużenie daje minus 3, a natomiast okupowane prowincje daje minus 64. Aha. A War Exhaustion to powinno się zmieścić, bo to jest państwo ten cesarskie. To daje to plus 50. A Sycylia bunty ma. O, już mam minus 7 do technologii, ale fajnie. Minus 7% to ty promocja. Ale mam lagi dziś teraz, Boże. Zatrzymałem na chwilę, żeby ci się tam uspokoiło. Masakra. Super! Upgrade'owałem sobie technologię dyplomatyczną. Wiesz co zrobiła? Zwiększyła mi koszt utrzymania floty o 10%. No. Epicko, nie? No super! Czemu mam utrzymanie armii takie duże aż 87 dukatów? Nie wiem, armaty? A, bo sobie rozwinąłem. I to w pizdu dosyć. No. Bo mam teraz 115, a miałem 70. Ja mam 160. Już zarabiam tylko 18. Bo jestem 20 jednostek ponad limit. Ja się cieszę, że w ogóle zarabiam. Zalegalizować to 2700. Albo nie zalegalizować, co to jest? Il Ridotto was the site west first public legal casino. A, casino. Casino robisz? A to mi zabiera administracja. Daj mi 3000 hajsu, to warto. Nowogrod chce sojusz. Nie. Będziesz na wojnie. Rosja jest przyjacielska. Dobra, to jest moja szansa, żeby zrobić sojusz z Rosją. Aby się przydał. Dyplomatę potrzebuję. Wracaj z Francji.
Boże Mejos! Co? Puchaj! Puchaj na modem! Puchaj na wszystko, co możesz. Jestem 10 dni do tyłu. Mam takie lagi. Dobra, mam lepsze jednostki teraz. Czemu one są full defensywne? Tamte miałem ofensywne, teraz są bardzo defensywne. Nie jest tak, tak dobrze. Masz dużo gór w kraju. Chyba gramy na jedynce. Chyba tak. Daję ci tą sekundę, byś sobie mógł pochłać na modę, bo mówisz, że jesteś 10 dni do tyłu. 8. Gdzieś... Dobra, czekaj, teraz poczekam. Dogonisz. Cały czas jestem 8 koledzy? Dni do tyłu. Widzicie, widzowie? Jaki kolega Majos jest niekoleżeński? Bo co? Wziąłby ten modem w końcu do pokoju i pochuchał na niego, a nie. Jakbym go wziął do pokoju, gdybym w ogóle neta nie miał. Bym go musiał odłączyć. Jej, sojusz z Rosją. Wie, prędkość 1. No. Kijów zostaje w dupę od Lubeki, lol. Jak? Nawet na prędkości 1 jestem 8 dni do tyłu. I tak nie doganiasz na prędkości 1. No mówię. 3 dni, 4, ten czas mniejszy tylko. I dlatego nie będziesz w YouTube Universalis, Mejosie. No, nie przy tym internecie. Bo to jest bez sensu. Never mind, okej. Wenecja, kiedy mi się nawróci? 80% jest. Istria teraz. Włochy mi się nawracają? Tak, nawracają mi się, kurde. Kijów, Wenecja dostaje klejma w Kizyliarze. Genoa się nawraca w Monferracie. Ancona się nawraca u mnie. Też. No kuźwa, skończy to się kiedyś, w XVIII wieku chyba. Niech im się znudzi to w końcu. O, jest spokój w cesarstwie religijnym, w końcu. To niedługo powinny poznikać te centra reformacji, mam nadzieję. Szkoda, że jeszcze przez 7 lat nie mogę wojen wypowiadać. No ja zaraz wypowiem. A czemu nie możesz? Regencja. A, bo... Administracja militarna i ten... Okej. Okay. Pokój religijny tak, ale wojenny jeszcze nie. Jos! Co? Kiedy GTA? Z tym netem? Będzie dobrze, jakbyśmy się połączyli z serwerem. Około 20 maja ma przyjść nowy net. Idziesz we wtorek do kolegi tam streamować, czy nie? We wtorek? No, bo mówisz, że jak Gwieśka dostaniesz. No, go nie ma teraz. Także... Gwieśka czy kolegi? Kolegi. I Gwieśka też. Także Wiesiek się będzie pojawiać w wersji filmików, a nie streama, niestety. Oni w Venice, oni w Aleksandrii, to wy w Palermo. Ale Wiesiek nie wychodzi teraz we wtorek. 19 jest premiera. A teraz we wtorek będzie 12 czy 10? Nie, 12. Bo w niedzielę jest 10 jutro. Kurwa, na chuj tak się spieszy ten ze sprzedażą tej karty graficznej. Boże. Nie ma to jak sobie wmówić złą datę premiery. No tak. Co, Integration Sardynia? Gdzie mam, to nie jest Sardynia. A, teraz. Sardynia jest moim wasalem, lol. I mam z nią minus 123 relacje. Polepsz.
Nie ma tak nie wiedzieć, że masz wasala. No oni mi płacą. Dostajesz kasę co miesiąc. Tak? Sorry, mam tyle kasy, że nie zauważyłem. No podbijcie tą Saksonię. Najlepiej bardziej na północ, bo moje z południa potrzebuje. No. Całe tereny Czech. O nie, jest minus. Jak skończy się ten rozłam, to idą koalicje. I będzie śmieszny wypowiadać wojnę koalicją. Nie wiem, czy będą koalicje, bo nie, tak czy siak nie będzie sojuszy pomiędzy katolikami a protestantami. A nie musi być sojusz, starczy koalicja. A koalicja to nie sojusz. Kraje tak po prostu nie wchodzą do koalicji same z siebie. Jak już jesteś dostatecznie silny, to nawet możesz mieć minus sto i nie będziesz mieć koalicji. Ile hajsów tracisz za ten nadlimit? Tracę 36 za to. No to weź sobie ten nadlimit, zdejmij. Po co ci aż 162 tysiące? Nawet Francuzi mają mniej. Manpowera nie mają. Ale zarabiam nadal 22, no to co za. Ale to jest mało dosyć. Jak na twoje państwo. Jezu, wypowiemy wojnę tym Saksonii. To Race War Taxes i się. Race War Taxes. Czechy się powiększą, więc będą płacić więcej. Ile? Ja zarabiam 10 dukatów z samych wasali. No to. My na jedynce jedziemy. U mnie jesteśmy na trójce jeszcze. Teraz dałem na trójce. Wenecja zaraz się nawróci, będę miał chociaż przez jakiś czas większe przychody z tej Wenecji. Ale z Ligurii to już nie mogę to samo powiedzieć. Ja za to nawracanie dostaję więcej prestiżu niż tracę. Ogólnie. 5 prestiżu za każdą prowincję? Nie, 2. Czy tam 2. Jak ten ferwor wygląda, high ferwor. Punkty do zdobycia stabilności, ile ich potrzebuję jeszcze? Dużo. Miałem na minusie. No to ferwor. Tu daje tolerancję, którą i tak mam dosyć dużo, mam tylko minus 1. Integracja z Mejosowym. Ej. Ja się z nikim nie integruję. No chyba, że przywódcę. To nie zależy od ciebie. Ale zarobki skoczyły. O te ładne parę dukatów. O nawróceniu Wenecji. Teraz mogę coś w niej zbudować. To ty też mogłeś. Nie, podczas nawracania nie mogłem. Aha, nawracałeś, no tak. Jezu, poddajcie się. Saksonia jest tak tego. Saksonia jest tak zdesperowana, że wzięłaby sojusz ze mną. O Boże, okej. Jeszcze ktoś mi spami na Steamie. Poobrażaj go trochę. Zasłużył. Ile zostało dni do tego do anektowania Montefredu? Będzie anektowany w July. Czyli, że 3 miesiące. 4. Musi się skończyć kwiecień, maj, czerwiec i lipiec. A, no to 4. A ci dopiero kwiecień zaczął. No jesteś 2 tygodnie do tyłu. Dawaj! Ale pobieg! Ale pobieg! To jest sprint z Alzheimerem. Zapominam, co czasami zapominam, że muszę biec.
Tak, wiem, jestem okropny. Trzy, cztery, cztery, jeden generał, fajny. I trzy, cztery, cztery, nie, ile? Cztery, jeden, trzy, jeden. Też fajny. Leci u mnie muzyka podobna do tego z Harry'ego Pottera. Do tej z Harry'ego Pottera. Ja mam Canzone la Bavara. Bavara, jeszcze lepiej. Prawie przeczytałem Calzone la Bavaria. La Bavaria. Integration slow process. Montefred. Już nie ma Montefreda. Już nawet nie będę mówić Montefred. Widzisz, szczęśliwy? No. I Saint John coś ode mnie chce. Nie ma sojuszu. Jest jednoprowincjowym typkiem, którego nikt nie lubi. Jeszcze są na Malcie. No. Zamiast na Rodos. Co niepotrzebni nikomu. Jeszcze 6 lat. A teraz przychody mi skoczyło ponad 20. Czemu? A, zintegrowałeś Monteferrat. I dostałem jeszcze 20 tysięcy wojsk za Monteferrat. I jeszcze limit mi skoczył o 20 tysięcy. Idealnie. Około oczywiście. O, Munster się tłucze z Hesse, Austrią, Regensburg. O, Regensburg. Jap. O kurwa, poddajcie się, bo zapiszę tego save'a, pójdę do Regensburga i się jeszcze dam po 2 trzalizacje w Saksonii. Wow, ten generał 1331. Regensburg ma 30 tysięcy typa. Dobra, zbierzmy tutaj więcej ludzi. Jestem w sojuszu z Saksonią teraz. Przeciwko Regensburgowi. What the fuck? Super. A nie, Regensburg, mogę przechodzić przez prowincję Regensburga w Saksonii. Dwie Sycylie chciały ze mną grać w tego penisa. Ujało, jak miło. Tak świtaśnie. Mimo, że mają ile? 300 na minusie 100? Wolę Trebizond w końcu by się przydało pobić. Ej, Trebizond jest doskonałym celem, wiesz czemu? Nie wiem. Mają sojusz z Kijowem, Ruskami i Twerem. Zdobyłbyś te prowincje nadmorskie trochę w Krymie. Jedyne prowincje nadmorskie, które tutaj chcę, to w sumie Krym. Ty Hajbej mógłbyś sobie wziąć i Daszew. Ciekawie. Każdemu daję pozwolenie na przemarsz. Ja właśnie nikomu nigdy nie daję. Lubię potem patrzeć, jak wszyscy zapierdalają naokoło. Już, a nie, z Regensburgiem ty walczysz. No. W jednym momencie sam Munster, tak myślę, no Munster sobie przegra tą wojnę, pewnie połowa świata się na nich rzuci. Po chwili Hungary z nimi w sojuszu. Tyle z tej wojny. Munster? No. A, no tak. No nawet nie wiem, czemu z nimi sojusz, bo w pewnym momencie oni byli duzi. I się opłacało. A teraz w sumie tylko cerze z mnie do wojny biorą. No kuźwa, z kim by się opłacało teraz wojnę wypowiedzieć? Trzeba wykorzystać to, że Saksonia do niektórych państw się nie dołączy. A w sumie i tak wypowiem. Chyba alarm mi się w aucie załączył. Jest 35 minut odcinka, to w sumie zróbmy tu pauzę, bo muszę alarm w aucie i wyłączyć. Lol. To do zobaczenia, dobra, skończył się miesiąc. Do zobaczenia, Majos będzie patrzeć, ile już mu ukradli kluczyków z auta. To pa. Cześć.